Dzień dobry albo dobry wieczór. 21 lipca w środę mamy takie oto słowa. Pierwsze to z przypowieści Salomona, 3 rozdziału, 11 wiersza. Nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na Jego ostrzeżenie. I z księgi Jakuba, 3 rozdziału. Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. Natomiast Philip Melanchthon tak napisał: nie ma wątpliwości, że Bóg ma największe upodobanie w życiu opartym na nauczaniu i uczeniu się. Nie wiem, czy wszyscy, ale mam takie przekonanie, taką obserwację, że nauczanie nie jest czymś mega przyjemnym i mega miłym. Natomiast dzisiejsze teksty, tak z przypowieści, jak z księgi Jakuba, mówią o tym, jak można nauczać, jak można upominać, ale też jak można pokazywać odpowiednią drogę. I w księdze Jakuba czytamy niesamowite piękną podpowiedź do tego, jak można ludzi uczyć, jak można ich upominać, ale też i to jest przykład tego, jak w tym wszystkim możemy być niepokłóceni ze sobą, jak można różnić się ze sobą różnymi zdaniami, ale jednocześnie mając taką świadomość, że idziemy do przodu. Co proponuje Jakub? Że mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. To znaczy jest pozbawiona wszelkich naleciałości, jakichś oczekiwań, że jeżeli komuś coś dam, to ten ktoś będzie musiał mi coś dać. Następnie miłująca pokój. Jeżeli chcę kogoś czegoś nauczyć, to przede wszystkim chcę, aby między nami zapanował pokój i w momencie, w którym do niego coś mówię, której przekazuję pewną informację, chcę, żeby ta informacja miała dobry i podatny grunt, a pokój jest takim najlepszym momentem. Jest łagodna, to znaczy, że nikogo nie krzyczę, nikomu nic nie każę, nikogo do niczego nie zmuszam. Jeżeli chcę przekazać jakąś mądrość z góry, to musi być pokój, musi być łagodna. I uwaga, to jest bardzo ciekawe słowo. Musi być ustępliwa. To znaczy, że mogę założyć, że osoba, z którą rozmawiam, też ma jakąś wiedzę. I to też może być wiedza stricte z góry, która jest do mnie skierowana. Tak więc jeżeli chcę coś przekazać, jeżeli chcę czegoś nauczyć, to muszę założyć, że to, czy ten, czy ta, czy z kimkolwiek rozmawiam, też może mnie czegoś nauczyć. Jest pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Zawsze, kiedy dwoje ludzi się spotka, czy to będą dzieci, czy to będą dorośli, to zawsze jest taki moment, w którym możemy poprzez spokój, poprzez mądrość, którą chcemy przekazać i łagodność, w jakiej to robimy, oczekiwać owoców. A tym owocem na pewno będzie przede wszystkim to, że nie będziemy się kłócić, że zyskujemy jakąś wiedzę i możemy pójść do przodu. I uwaga, nie jest stronnicza i nie jest obłudna. Bo Bóg taki nie jest. I myślę, że pięknym by było, jeżeli potrafilibyśmy dawać i przekazywać sobie informacje w taki sposób, jaki tutaj proponuje nam apostoł Jakub. No to tyle na dzisiaj. Zostańcie z Bogiem. Amen.